Cześć, z tej strony Alignet. A dzisiaj chciałem pytać was w kolejnym odcinku o Resident Evil 4 na moim kanale. Pierwsza sprawa, dlaczego wtedy tamten odcinek się tak skończył niespodziewanie. Otóż zabrakło mi całkowicie miejsca na dysku. No niestety. Zabrakło mi miejsca na dysku, dlatego musiałem zatrzymać nagrywanie i teraz dopiero je wznawiam. Dla was jest to tydzień przerwy, a dla mnie miesiąc prawie. Także znowu też klawiszologię będą się powtórzyć sobie. Ale okej, pierwsza sprawa, jaką zmieniłem, to jak możecie usłyszeć, nowy mikrofon. A właściwie to headset, wiecie, słuchawki z mikrofonem do telefonu podpięte. Po prostu mikrofon teraz z tych słuchawek używam jako i będę używał jako mikrofonu głównego. Bo myślę, że tak będzie dużo, dużo lepiej. Druga sprawa to co do naszych przedmiotów, to miałem ochotę, znaczy miałem zamysł. Aha, w ogóle jeszcze wspomniałbym, dlaczego się tutaj znajdujemy. Musiałem tutaj uciec po tym, jak mi się wyłączyło nagrywanie, jak skończyło mi się miejsce na dysku. Także dlatego tutaj jesteśmy. Okej, okay, ale sprzedałbym mu takie rzeczy, z których raczej nie będę korzystał. Z tych rzeczy bym jeszcze nie sprzedawał, bo to kocie oko gdzieś tam się chyba przydawało, żeby coś w tym umieścić. Tak samo ten kufel, więc te rzeczy zostawię. Natomiast tak, nie wiem, czy nie sprzedać czasami tylko pani Shara, chociaż w poprzednim odcinku trochę w niego władowałem, ale nie wiem. I za to na przykład kupilibyśmy sobie TMP, bo TMP dużo bardziej nam się przyda niż kolejny pistolet. Więc wiecie co, sprzedajmy go na... Okej, więc sprzedajemy. I kupmy sobie za to TMP. Jak widzicie, ono jest dużo słabsze na przykład od Punishera czy od czegokolwiek, ale naprawdę przydaje się. Też przepraszam, jeżeli będziecie słyszeli skrzypienie mojego krzesła. Ale coś akurat mi się tam dzisiaj jest złego z tym krzesłem, także także myślę, że teraz nie będzie to aż tak bardzo przeszkadzało. Zbiłem już tutaj tą skrzynkę, okej. I w ogóle jeszcze jedna sprawa, nagrywam to teraz Firepsem, nie MSI-em, ani nie żadnym Hypercamem, Bandicamem, niczym takim, tylko właśnie Firepsem. Pełną wersją, dlatego te gameplay będą jeszcze trochę dłuższe. I jak możecie zobaczyć w lewym, przepraszam, górnym rogu, FPS-y są wyższe, nawet w takich sytuacjach. Jak widzicie, tutaj mamy pełno tych ptaków, więc postaramy się zestrzelić. Okej. Jak najwięcej było z nich, akurat wypadają fajne rzeczy, także... Okej, to chyba wszystkie. No, nie, jeszcze dwa były. Ale to potem, jak będziemy się wracali, to znowu te ptaki powinny się zespić. Także nie ma z tym żadnego problemu. Tu jeszcze. No, nie było tego zbyt dużo, ale zawsze coś. Okej. Także idziemy dalej. Um,
Tylko tu chciałbym posłużyć się TMP w tym momencie, bo będzie tutaj całkiem sporo przeciwników, przynajmniej z tego co pamiętam. Także żeby nie wylatować na nich z pistoletem, to posłużymy się tutaj TMP. Okej. I też lepiej nie podchodzić zbyt blisko. Starać się eliminować ich pojedynczo i z pewnej odległości. Okej, jak mogliście usłyszeć, już muzyka zaczynała grać, w sensie ta taka bojowa. Przepraszam bardzo, ale mam jakąś straszną chrypę. Także dobrze, że zlikwidowaliśmy go dość szybko. Czy nie ma czegoś tutaj na drzewach? Raczej nie. Raczej nie. Okej. A tutaj co jest? W tamtą stronę do kościoła, a w tamtą do jeziora. O, co to było? Widzieliście to? Aha, nie. To pewnie element naszej kamizelki. O, nie. Spadki FPS. O, granat. Fajnie. Też na tych obszarach jest pełno wężów, także z jednej strony dobrze, bo będziemy mieli jajka, którymi będziemy mogli się potem na przykład uleczyć, a z drugiej źle, bo będą mogły nam zadać trochę obrażeń, jeżeli nie będziemy zbyt to ostrożni, ale okej. Postarajmy się najpierw wyeliminować tych przeciwników. Okej. No amunicji to TMP mam jeszcze może nie zbyt dużo, ale no trochę jeszcze. O. No, to jest po prostu narzędzie ostatecznego zniszczenia. To TMP. Jeszcze jak się ulepszy szybkostrzelność, czy nie można, nie wiem. Strasznie dawno nie grałem tą bronią. A na pewno broń bardzo fajna. O. Okej. No i nie mam już amunicji, to TMP. A ta amunicja jest dosyć rzadka. Nie ma nic tutaj? Nie ma. Dobra. Za to mam nadzieję, że tutaj będzie coś fajnego. O! Chciałem podwójnie machnąć nożem, żeby już tego węża zabić. Okej. Ale i tak się udało. Jak widzicie, mamy jajko, także będziemy mieli się czym uleczyć. Dobra, z tamtej strony nam nic nie grozi, bo mamy... co prawda oni tam idą. No właśnie, ale już wybuchli. I przy okazji mamy trochę amunicji do TMP. Z tym, że... O, tutaj bym się posłużył może raczej shotgunem. Będzie, myślę, lepiej. Okej. Pięknie. No właśnie. No. Tylko jesteśmy ranni trochę. Oni chyba tutaj tak będą wychodzili w nieskończoność, także... Nie wiem. Wziąłbym na przykład może to białe jajko zwykłe. Okej. I uciekamy. Nie będziemy tutaj już więcej siedzieli, tak zbyt dużo tutaj już siedziałem. No ale okej. Przynajmniej żadnych chyba spadków takich tragicznych nie ma, FPS-ów. Także nie jest jeszcze źle. O! Wręcz. No tutaj na tym etapie jest, znaczy na tym, powiedzmy,
sub poziom jest tych wężów bardzo dużo, także na to też trzeba mieć patrzenie, że tak powiem. Okej. Wykończmy go już z tego środka na... Nie, dobra, może użyjmy zwykłego pistoletu już. Dobra. Wykończeni. Tylko cały czas się obawiam, żeby oni tam czasami nie przyszli. Tamci. No nie! Czemu tutaj muszą być te węże? Pełno wężów. Ej, nie. Słyszę ich. A... To wiecie co to? Może przeładujmy UMP. TMP, przepraszam. A... I uciekamy. No. Nie ma sensu już tutaj siedzieć. Tak siedziałem tutaj już zbyt długo. Bo czy w tych skałach czegoś nie ma czasami? Nie, chyba nie. Okej. Okej, już mniej więcej wiem, gdzie jesteśmy. Tylko... Nie, tam na razie jeszcze nie idziemy. Tylko może pójdźmy najpierw tutaj. O! Ma ktoś jeszcze jakieś pytanie, co tutaj będziemy robili? Bo ja nie. Okej. No, ale jak widzieliście, to z czym będziemy, że tak powiem, walczyć, jest naprawdę spore. O, no nie. No to wiecie co? Może zmieszajmy już wszystkie te roślinki. Combine, okej. Tu mamy jeszcze amunicję. Dobra, i to będzie dosyć trudne. Do przejścia. Tutaj już mamy maszynę do pisania. To zapiszmy. Tylko tym razem zapiszę sobie na jedynce. Tak aby już po prostu pamiętać. O, 1-3. Już prawie 2 godziny mamy. Także szacun dla nas. Medal z Karetofla za wytrwałość. Okej, wsiadamy. I płyniemy. No, jak widzicie, mamy tutaj harpuny. Nawet fajnie. Tylko niefajne będzie to, co się stanie. No właśnie. Także widzicie, będziemy teraz walczyli z tym wielkim stworem. O, nie.
Nie wiem, czy da się tego jakoś uniknąć, ale okej. Okay. Teraz chyba X będziemy musieli wciskać, z tego co pamiętam. Tak, X, żeby płynąć. Okej, okay, no i... Poczekajcie, może... Jest, chyba zdążyłem. Nie wiem. O, tu mamy jeszcze jakieś... myślinkę. Więc... Aha, nie możemy w taki sposób. No to nie. No może już użyjmy tej pojedynczej. No i... Okej, okay. To jest chyba taki pierwszy poważny boss w grze. No nie, jeszcze nie trafiłem. Okej, okay. Tylko... Aha, da się to ominąć. Tylko jakbym ja wcześniej reagował na to, to bym pewnie ominął to bez problemu, ale... Przecież po co? Dobra, może odpłyńmy. Nie, nie, nie da to odpłynąć. No nie. O właśnie. Musimy teraz rzucać w jego paszczę. Najlepiej rzucić jest kilka naraz. Widzicie, już dość mocno koryfawi nasz przeciwnik. Także walka chyba ma się ku końcowi. W ten sposób nie wiem, czy odejmujemy mu coś HP. Ale na pewno przyspieszamy to, co robiliśmy przed chwilą. No, widzicie, już mocno koryfawi. A więc chyba zaraz kończymy tą walkę. Dobra, chyba zaraz. Aha. Okej, okay, słyszę go gdzieś jakby stąd. Tutaj. Okej. Okay. No, pięknie. Aha, nie. To jeszcze nie koniec. Teraz musimy X-a wciskać. Okej, okay, udało nam się. Okej, okay, więc... Dobra, zapiszmy może. Więc jak widzieliście, pokonaliśmy tego stwora, tylko Leon chyba nie czuje się zbyt dobrze. Także co się będzie działo, sam nawet nie wiem. Ugh!
Leon, it's been 6 hours since our last transmission. I was starting to get worried. Don't you mean lonely? Anyway, I started to feel dizzy, and then I guess I must have lost consciousness. Lost consciousness? Maybe that has some connection to what the village chief was talking about. Can't say. But I'm all right now. I'm gonna continue my mission.